ja dzisiaj mam loże szyderców z chłopakami, siedzimy sobie tutaj na dupie. Jutro jestem na 6 do roboty, więc no nie dam rady. Nie ma opcji. Moje obstawienia, moje predykcje możecie zobaczyć na moim Instagramie, ale że już przyjrzyjcie tu osobiście, to mogę też się podzielić. Ja akurat w tym spotkaniu strzelam na Jacka Morańskiego tylko i wyłącznie, żeby sobie podkręcić tak zwany kurs, bo jest dość po sowityczy 50 i żyję taką ideą, że wszystko się może zdarzyć. 50? 350. A, okej. Okay. 350. Tak, też typowałem Annę Andrzejewską, chociaż sądzę, że to właśnie Kamiszka jest lepsza, jest faworytką, ale po prostu ja szukam sensacji. Szukam sensacji, więc tu też Anna Andrzejewska została postawiona. Krycha, akurat tutaj wydaje mi się, że on jest bardziej pewny, a kurs za niego jest lekko wyższy. Następnie postawiłem na Piotra Piechowiaka i na Polaka, na którego kurs jest 2,60, wow. A wydaje mi się, że to będzie równe spotkanie. Co sądzisz o tym kłaku? Myślę, że może wejść. Kurwa, właśnie tak. Ale jak wygrasz, to wiesz. Jak, nie, jak wygram 1200 zł, to dam ci. Dobra. Nie no, aż tak nie. Nie no, coś z nimi zrobimy. Coś z nimi zrobimy. Coś z nimi zrobimy. Kłaku to jest cyberhasla, kurwa. Cyberhasla, no. Nic nie robić, tylko się zakręcić, przykleić. Nie. Yeah. 55. Tak, Oliwka będzie miała koncert, tak. Będzie miała jakiegoś faceta na smyczy. Będzie miała korset? Skąd wiesz? Widziałem takie ogłoszenie w internecie, że 600 zł płacą, jak pójdziesz i będziesz pieskiem Oliwki Brazil. Ja to będę darmo. Za 600 zł, kurwa, zajebista kasa. Chwilę podreptasz i po dwóch dniach zapomną ludzie. Ale wiesz, 600 zł, ale jak ktoś się wstydzi, może maskę założyć. Także no nawet nieźle. Ja miałem jechać, ale pociąg mnie odwołali. Hej Ozzy? Jesteś Ozzy? No co tam, Morziu? Podoba ci się Marty Renty? Fajna rzecz to jest. Oglądasz ją teraz? No widzę. Otrzymałeś gdzieś ten? To jest? Co jest? Co ty Piotrek mnie jadłeś? Piotruś się napiłeś chyba czego dzisiaj, co? Piotruś, bo nie tylko maczka jadł. Nie, jeszcze nie jadłem maka. Jestem naćpany dobrą energią. I sportem. Ćpan sport. Dzisiaj byłem na piłce znowu. Fajnie. Ja się naćpałem paracetamolem. Ty, ale wiesz, że to jest niezdrowe dla ciebie. Ćpać leki. Przestań ćpać. Lajki? Ćpanie lajków? Nie, paracetamolu. Paracetamol ćpa. Mówisz, tam jeszcze nie mieć jakąś kostkę chyba, co? No to ale. Ewen nawet mi nie odpisał, nie? Pocisnąłem go i mi nie odpisał. Że jest twe chyba tam. No coś było. A, John sobie pocisnął, tak? Kogo jeszcze bym mógł pokonać, kogo nie lubię. Jestem! I co? Nie wiem w sumie. Nie ma znaczenia jak wyglądasz, przyjacielu. Nie masz znaczenia. A Wilder jak wygląda? Gruby, nie? Jesteś pierdolnięty. Nie jest oczami. Wilder Fury, zobacz sobie walkę ich, jak wyglądają. Fury. A to Fury jest gruby. No, a kto wygrał? Dwa razy? Fury. Tak jest. Ale ryba jest chudy, o to chodzi, że ona nie trenuje, nie ma tych mięśni. Dobra, widzisz, ja tutaj chcę ci jakąś przypowieść walnąć. 55, ja tak będę. Nie, to ja mam trochę mocne luoki, uderzenie, ryba jest troszkę. Widzę dużo elektryki w tych starciach. Na razie troszkę czasu na ślepo wrzucane. I parter, czy ogarnie to ryba? Niestety nie, ładnie obronił się tu zawodnik w moich spodenkach. Odepchnięcie i dalej wszystko w stójce, ładnie. Jest dużo elektryki, dużo nerwowości, ale to się może podobać. Na pewno nie ma parteru w tym momencie, czyli tego, czego raczej nie chcą oczekiwać kibice FMMMA. Oni chcą krwi, oni chcą igrzysk. U ciebie jeszcze nie zaczęli? Kurwa, oni już skończyli. DJ Przemo napisał, że każdy kop i uderzenie tak samo się liczy. O kurczę. O, ale go zaraz zgasił, ryba. Dobrze. Tak, ma go pod ramieniem. O, kolano, ale nie doszło. Duś go. Significant strike się liczą, czyli ciosy, które wyrwał wrażenie na rywalu. Nie ma znaczenia, czy kop, czy był z ręki, czy w twarz. Czyli zrobią wrażenie na rywalu, okej. Ale teraz było obalenie, nie? To było na punkty, czy nie? Obalenie to chyba jak znajduje się na czy ziemi. Zrobią wrażenie na rywal, czy co? Rywal ma zrobić tak, o kurwa. No, i tak, o punkt, to powiedziałem, fuck! Kurwa, loża szyderców, nikt nie wie, co to obalenie, czy cios, chuja się nikt nie zna. Nieraz tam ktoś uderzył w worek z nas i pierdolimy głupoty. Ważne, my wiemy, kto wygra. Jakby... O, pajek ryba teraz wjeżdża! Ja tak macham tymi nogami, ale to wiesz... Za to, że mu to nie daje. Ale może za staranie dostanie jakiś punkt. Nie, on ma problem ze szczęką, mu tam wyletuje. Źle mu podkleili. Bo to się naklei? Tą szczękę montuje w zębach? Nie, czy nie, jak się gryzie. A, gryzie się, okej. Okay. Jak wsadzasz i pierwszy raz jak to musisz wyparzyć w wodzie i zacisnąć zęby i się odkształcać na twoim właśnie uzębieniu i wtedy już jakby pasuje tylko do twojego. A później może być problem ze zdjęciem, czy raczej... Nie.
pierwszym razem cię może zasać, ale to wiesz, to tak normalnie zdejmiesz. Przykleja się szczękę, normalnie. No. No, no, ktoś nie wiedział, ktoś nie wiedział. No nie wiem, nigdy nie walczyłem. Z silikonem nie tak wiesz, niestety... to jest... no. Co robi ryba? No siusiak. Dobra, rozkminiłem core, DJ Przemo nie jest ekspertem, bo teraz pisze Koro 5 lat trenował Kupuejrę jakąś. I DJ Przemo jest, przeszczelony. Nieprawda, za miesiące, bo oglądałem. Dobra, wchodzi w niego, zobacz. O, dobra. To nie kupasz Piotrek. To jest konie po 10 zł. Ja pierdolę. Szczęka wypływana, ratuje się klinczem ryba, ale nie może do tego klinczu wejść, bo nie ma tych umiejętności. W nerwach już tylko mówi, że nic na niego to nie robi na nim wrażenia, ale wiadomo, to jest panika. Kurwa, ryba, oddaj mu no! Próbuje klinczować, szuka jakichś sposobów, mam 1,5 minuty do końca rundy. Raczej ten pojedynek jest na przewagę zawodnika w białym koszulce, czyli zawodnika, który niszczy kupon Piotrkowi pod Warszawy. Oddaje teraz plecy do siatki, rozrywa klincz, no i Koro, szuka. Już widać ten luz w rękach, jest to spompowanie, ale jest na dwóch rękach i wchodzi tym prostymi na wymianę. Czy to ma sens? Jednak nie, on ma już tą rundę, to jest chyba zwycięstwo. To dupy to jest. Dzwonię chyba zaraz do jakiejś koleżanki się po prostu poskarżyć. Po prostu dramat to jest. Dramat, tylko właśnie zostawili sobie pierwszą walkę. A ja dalej sobie siedzę w szafroczku i się śmieję, bo moje walki dopiero za ile? Za kilka walk. Idę zobaczyć do Agusi, czy się upora, bo z Perperview miała problemy. Wiecie, jak to z kobitkami, internetami jest? Paint. Aż chyba obstawię kupon z przeciwnymi typami, tymi od Pelca. No to nie dzisiaj się zaczęło. To nie dzisiaj się zaczęło. Napisz jako walki 2. A miały być wielkie sponsorowane kontrakty bookmacherami z całego świata. A my na pierwszej walce się wypierdalamy jak te jaśki. Znaczy Piotrek się wypierdala, no ale że jest w naszej ekipie, reprezentujemy go to, żebyśmy się wypierdali. Pamiętajcie, mój kupon jest inny. A bo tutaj napisali, że niby naśmiewam się z Oliwki. No bo się naśmiewasz. Ale że nie, ma kupela. Normalnie trzymamy kontakt, tylko zaplanowana akcja promocyjna, która idzie jak po maśle. Myślisz, że ona mogła to przeczytać i mogło się jej zrobić przykro? Wiesz co, ja serdecznie pozdrawiam Oliwkę i mamy ze sobą kontakt, więc wydaje mi się, że nie. Spotykałeś się z nią? Nie, absolutnie. Dzielę się jeszcze z nią. Spotkałeś zaraz twoją matkę, ją zrobią w pizdę, kiedy byś cierpiali. Jebany, kurwa, po cytaczu, kurwa, aferek jebany. Cfeloza. Chciałem się tylko zapytać. Króciutko. Dobrze, jazda, kurwa. Bo myślisz, że jestem debilem i on nie słyszy, w jakim on to stylu pyta mnie. W takim tam intonacji. On myśli, że ma debila za mnie. Zobaczy się, że mam 30 lat, jestem stary. Boomer. Ej, czemu on powiedział, przywitajmy Kamila? Przecież to jest Kamil. Ale nie. Może będzie przywitajmy. Kamila wybrań, czyli Kamila, ona, pani Kamila, w tym stylu. To Kamila powinien powiedzieć. Co najebane. Najebałeś się w otwartą. No nie, ale powinien powiedzieć Kamile, a nie Kamila. Przywitajmy Kamile. Ale tak jak przedstawiasz, to nie odmieniasz, kurwa. Nie, bo to było przywitajmy zawodniczkę, kropka i wiesz, potem powiedział, jak się nazywa. Dobra, no. Dla mnie to brzmiało, jakby przywitał Kamila. Czemu ma różowy ten strój? No to musisz go zapytać o to. A co jest tak dziwnego w tym kolorze? Właśnie. Masz problem z różowym kolorem? No. Właśnie. Ty dla mnie dzieciaki, to się nie dojrzałeś do pewnych rzeczy. To nie było stosiowe, więc ja mam... A zresztą, dobra, nie będę tutaj wyzywał, bo jeszcze odsłucha tu kiedyś szpilka. Cię dojedzie. Dla ciebie pan Szpilka. Właśnie. Ty, przepraszam pan Artur Szpilka. Kochany. I melduje się w klatce. Myślicie, że będą 3 rundy, czy skończy się wcześniej? Wcześniej, ja myślę, że będzie jakaś... Coś tu się stanie. I chyba mam przeczucie, że Kamieczka udusi ją. Niestety, i mi przegra kupon. Ale trudno. Udusi ją stopą. Tak. Nie stopą. Noga, rękami. No, sterydowana. A czemu sądzisz, że ona sterydowana? Na jakiej podstawie tak twierdzisz, Kłaczku? Nie wiem, tak kurwa. No sterdola, nie? Kurwa. Nie wiem, stary, nie zaglądałem się tego nagada? Towar wbijała, no nie wiem. Staram się być tym wyrozumiałym. Tutaj siedzieć między wami, tak? I rozdzielać. Nie wiem, czy jest sterydowana, no poddaję wątpliwości. Może po prostu jest duża, może dużo trenuje. Ale słyszałeś jej głos? To jeszcze nic mu nie dowodzi. Spięte reszcie ma, spięte barki ma. O nie, dobra, ona przegra. No i ona się rusza jak manekin. Tak, ona się, no, przejebałem kasę. Kurwa, ma przejebałem kasę, no, ona przegra. Mama taki garb. Niestety. Spięte barki. To jest garbata. Nie trzyma prawej, nie trzyma ręki dla bomby. Jak ona wygląda? Ale wydaje mi się, te barki są bardzo spięte. Nogi nie pracują. A spokojnie, początek walki. Ciosy jednak dochodzą, z czego ty się śmiejesz? Hejterze, jebany. Skorupa miała na... Za chwilę może się rozluźni. Jest początek rundy, widzisz. No nie, no co to jest za walka? A czemu ich się rozdziela, sędzia, kurwa? Okej, rozrywamy clinch, Cicho bądź, bo nie można komentować. Normalna jest walka. Jest teraz w środku, zobacz. Wow, widzisz? Dostała, biała trafiła. Ale trafiła, no.
Ja nie mogę. Kamiczka jest zdecydowanie szybsza, jest dynamiczna. Wow, ładne wchodzi akcje, ładną akcją wchodzi. Powtarza nią cały czas. Kamiczka śmiesznie wyprowadza. Spięta jest tam ta. A ta jak haka, takiego jakby nadziała to... Wow! Co tu się dzieje? Ale mocne uderzenia przyjęła teraz zawodniczka w czarnym stroju. Aż mnie nos rozbolał, serio. Tak dmuchnąłem w kurwa zatyczki, że aż mnie rozbolał. A komu tam mikrofonik tak słodziutko przebija? U mnie. Awantury, no raczej. Pozdro. Zrobiam tutaj. Pozdro, kurwa. Jebane gówniaki. Tam mam przegroda, bez plastiku. A co, masz gówniaków na chacie? No, w chuj. No, to zawsze wiesz, leży kolano, pokaż trochę fejmu MMA. Tak to mi go też nie żartuję, nie pokazywać lepiej takich rzeczy. Jeszcze by ci najebali, co by było? Weź paseczkiem go tam. Dokładnie koledzy przyszli. Tak cicho chłopakiem oglądam. Dobra, chodź się bawnie, udawaj, że grasz w te gry. Normalnie piąteczka skleja. Saty kurwa, trzymaj się. Trzymaj się. Hej, odejdź, kurwa. A Krycha wygrał w ogóle jakąś walkę? On chyba w ogóle ma 3 wygrane z rzędu. Tak mi się wydaje. No Krycha jest niepokonany. Krycha jest chyba niepokonany. Patrzcie, jakieś obliczenia tutaj wychodzą na ekranie. Profesor. Może to tylko przemiana tego zawodnika. Może teraz niczym profesor wyprowadzi serię idealnych ciosów. Rozpracuje przeciwnika. Dałem się to wszystko obliczył przed walką, jak ma to wyglądać. Jak kiedyś obskrywałem Krychy w restauracji, to mnie zostawił na piwka. Kurwa, To nieźle. A to jak to jest? To obalenie takie właśnie, to jest dużo punktowane? Bardzo dużo. To jest jak 5 celnych uderzeń w twarz. Jedno obalenie. Jak długo leżysz na kimś, to też jest znaczące? Nie, to tak. Tak, na każdą sekundę jest 1/10 punktu. Nie, no możesz napierdalać nawet leżąc na plecach, nie? Zobacz, jak bestia w ogóle wygląda. Myślisz, że można osiągnąć taką sylwetkę bez sterydów? A myślisz, że on jest naturalny? Ale oni kują. No właśnie zasugerowałem, że nie jest, ale no myślę, że da się tak bez? Nie ma szans, ale zacznę jego brzuch. Jakby miał normalny brzuch, to może bym zrozumiał, ale ma zajebane. Nie wiem, co się ludziom podoba w takim wyglądzie. Ten hormon wzrostu, potem wam rośnie, kurwa, nera. Taka wielka jest i chuj. Dałem problemy. Wow! Ale walka! Wow! Ale usiadł! Ja pierdolę, co jest? Dawaj, duś go! Obalenie! Pierwsza runda musi być. Wow, ty żółt! O kurwa, ale jaja! Ale jaja! Ale jadka, ale jadka. Tego dusi. Ale tego chcieliśmy, to jest dobra walka. Już rzucają się na siebie. Myślę, że to powinien tak teraz skoczyć na niego, nie? Super punchem. Albo brzuchem skoczyć. Na jego głowę. Albo super punchem, takim potężną bombą, nie? Supermanem. Ale byłyby jaja, nie? Albo powinien wejść na klatki i z klatki skoczyć. Tak, takiego z saltem jeszcze i piętami tak bang. Pierdolony w wrestling. O, próbował! Jakby mnie posłuchał. Ale jaja, nice. Walka. Bitwa. Tyłkiem wjechać. No nie, my sobie będzie miała wygrywać. Gołą dupą na mordę. Chyba jaką on kupę robi. Jak taki duży jest. Co ty gadasz, Piotrek? Transmisję na żywo, a ty wygrywasz jakieś bzdury. Jestem prowadzącym, a jest mi niezmiernie wstyd. To twoje słowa. Nie no. No i tutaj chyba jest egzekucja. Inteligentnie bestia zawalczyła, że tak powiem. Na ring girl? No. Nie, chyba nie. W ogóle jaką ma dziwny ma łeb ten bestia, nie? Taki pomarszczony. No. Ciekawe dlaczego tak. Może też może jak skalić głowę, czy też taki ma. No nie, nie, gładko. To wiadomo, stary, no. Kurwa. On się przemienia. Tak się robi. Ciekawe, się przemienia. Walka mini Mike kontra bestia? Kurde, no to by było, na pewno by się sprzedało. Na pewno by się sprzedało, ale jest to niebezpieczne chyba. Niebezpieczna sprawa. Ale mini Mike mógł mieć pałkę. Teleskopową pałkę ma. Kurwa, ale byłby starcze. Ej, osobiście bym taką walkę chciał komentować przy ringu. Mini Mike z pałką kontra bestia na gołe z gołymi pięściami. I jazda jest. I mini Mike go tak po stopach chwali. O, a on skacze na niego. No przecież to byłby hit, nie? Naprawdę by się dobrze sprzedało. Wiadomo, do tego nie dojdzie, to są tylko nasze marzenia, abstrakcja. Ale to byłby naprawdę super, super widowisko. Wyobraziłem to sobie. Potężny gościu biega na niskorosłym. Ale gumówkę taką, gumową. No, gumową. I jest sędzia, który wiesz, mówi, że jak już przesada jest, to jest koniec. I wydaje mi się, to było zajebiste. Bez hitu. Albo jakby bestia miał pałkę. Nie, to było nie fair moim zdaniem.
to było nie fair. Ale widzowie, teraz się z tego śmiejemy, ale zobaczycie, że za kilka lat będą już takie walki, że będą właśnie zajebiści zawodnicy i słaby, ale szczęść. Ze sprzętem na przykład. To jest chwila. Albo z cyberszczepami. Dzisiaj się z tego śmiejemy, a jutro ktoś będzie jeździł Lamborghini za te nasze pomysły. Niestety, tak jest, panowie. No. Taka jest prawda. Jeszcze się dla kogoś jest. A ty byś szedł na przykład do walki z dwoma karłami? Dwóch karów na ciebie za 5 baniek na przykład. Za 5 milionów? Tak. Kurwa, no nie wiem. Ale jakby mnie najebały, bo ciężko. Nie, ja chyba sobie daruję walki. Wiesz co, ja chyba sobie daruję. Po prostu powiedziałem sobie, że nie. Ale 5 milionów oferta? To było szaleństwo, no. Ty, ale, nie, ale tak szczerze, jakby na przykład trzech karłów kontra bestia. Albo inaczej, taka walka. Inaczej, to jest trochę wyprzedzałem. Ale trzech niskorosłych ustawić w rogu tych klatek i rzucić na środek pistolet z jednym nabojem. I który pierwszy, wiesz, ma już dobiec pierwszy, nie? To już byłby hardcore. A po prostu jedną pałkę rzucić. No to już to wymysły, no to są gladiatorskie rzeczy. Tak już w Grecji robili na tych, jak to się nazywa, w Koloseum, nie? Rzucali broń na środek, kiedy się bili ludzie na gołe ręce, a tam rzucali broń, żeby dostarczyć pikanterii. No, bo co minutę nowa broń. Tak, co minutę nowa broń. Albo olej wylewają. No czeka, widzowie, nie śmiejmy się, ale kto wie, czy ja się kiedyś nie sprzedam i nie zrobię właśnie tej walki. Piotr się będzie śmiał po prostu. Słuchaj, ja mu wtedy mówię, bij się z dwoma niskorosłymi, nie? Haha, 2 lata. Pro, waszym zdaniem kobieta jest ładniejsza. Ładniejsza. Która wam się bardziej podoba? Mm. Bardziej podoba, chyba Zusie mi się tutaj bardziej podoba. No mi też. A tobie. Ma swój zwariowany styl i tak dalej, ale. Oceniam stricte urodę, nie? A Kaniewskiemu się podoba Zusie. Ale przykre trochę dla Kaniewskiego. Patrzeć jak jego miłość przytula się i całuje się z jakimś chłopem. A to jest jej chłopak. A smutna, jej chłopak akurat. Tak? No. A Kaniewskiemu się podobała Zusie. Skąd to mi się podobała? To było dużo takich. Chyba takie podkrętki były, ale to było takie na jaja chyba. No nie no, raczej nie. Przykro mi trochę. Ale co będziesz na łopacie zapierdalał, to cię wezmę. Stary, jakbyś widział, co dzisiaj zrobiłem z łopatą, to byś cię za głowę złapał. Dziadkowi chciałem pomóc, nie? I bo dziadek tam orzechy sadził. To poszedłem, wziąłem łopatę dziadka, jakiś korzeń trafiłem jak kopałem. I próbowałem tak ziemię wyciągnąć z tą łopatą i łopata pękła i w mordę mnie strzeliła. No ja pierdolę. Historia pod okiem. Serio, no. Wysyłałem wam rano, jak moje oko pod okiem, jakie mam no mimo. No tak, brzmi racja, no. Serio, łopata pękła, kurwa. Sasio zajebałeś łopatą w ryb. No, pękła w połowie łopata drewniana. Bo dziadek miał taką starą, 50 lat ta łopata miała. No i to chyba ta łopata się nie nadaje za bardzo. Dobrze, zdążyłem 22 wyciągnąć. To, a pożyczysz mi 3 złote? Jak? No dobra, no pewnie, że tak, na to chcesz. No, żeby obstawić. No dobra. Bo już pożyczyć? Nie mam pieniędzy na koncie. No, możesz mi wysłać blik. Albo może być 5? No, weźcie ci więcej, no bo przecież 3 złote ci nie dam, ile chcesz. No, minimum złotówkę można wpłacić, no to ty dobra, mi powiedz ile. Słuchaj, dam ci 15 złotych. Na kupon. I... Wszystko na kupon przeznaczę. Wszystko na kupon, pewnie, że tak. Dobra. Napisz na tym spiku. Dobra, no tak, no nie podawaj, bo jeszcze ktoś wiesz. Przechwyci szybko. Ale to było spoko, kto pierwszy ten lep. Dobra. Nie, uważaj na kłaka. Dobra. 15. To super co, nie? Już pisałem. I nie wiadomo, kto to wziął, a zaakceptowałem. Ja. Zaakceptowałeś, jest git. Dobra. Ej, 1500 mi wziąłeś, co jest? Na razie. Ej. Nie no, 15, zbejtowałem was, widzowie. To dalej pizza w Chenie przyjechała? Już jadłem dawno. Co ty gadasz? Co za łebku? Co, o co chodzi? Kłaku, co? Ja gardzę kłaku. Ale co? Problem, kurwa? Problem. Aha, olimpiada na Fame MMA? Ozzy WS Shircia? Catchway 49 kg? O co chodzi, Poczta Polska, co ty gadasz? Co ty? Artur Gwóźdź powiedział, że pali go w kurwia. Ty percu gadasz w ogóle. Tak powiedział ten gość po prawo. Ej percu, odpal streamka. Gdzie mam odpalać? Z kamerką jeszcze. Nie, bez kamerki, z grzybkiem, ja ci zrobię kościka. Czy Wrudy wraca w grudniu? Nie, co ty pierdolisz? Nie, serio, 2 godziny sobie przerwy zrobię, wiesz. Przyjawkuję. To już wyrobione, jeśli trzeba. Wcale, że nie, robię challenge, jestem pokefanem. Jebać hejterów. We got you, pumper up. Ale mi się poleciło na imprezkę jakąś. Najebane palcu, kilka kroków do tyłu będzie. Mamy do przodu. Nie. Zadupcony. W śmierdzącym pokoju, tak będzie. Ale że nie. Świeżutcy, bęk. Ja tylko sączę alkohol, ja nie...
upiję się dzisiaj. Zdrowie ładnych dziewczyn. Może jeszcze jakieś wejdą na streama. Ale co to za dyskryminacja, te mniej ładne, to co gorsze? No właśnie, tej. Żartuję przecież. Każdy dziewczyny są piękne. Kurde, dzisiaj będzie chyba smutny wieczór. Dziewczyna wyszła z koleżanką, się nie odzywa, nie? Od paru godzin. Nie wiem, co robi. Kupon nie siada. Chyba się dzisiaj zachleje po prostu. Co mi zostało? Klatką będziesz siedział sam. Tak z rękami na brodzie. Tak, co tu robić? Piję ten rum, cały whisky. Tyle mi zostało. A bo zadzwonić jeszcze na turniej. A bo poskarżę się jakiejś dziewczynie. Kto to jeepem przyjechał? Czekaj, czekaj. Ej, to będzie ten, Rutkowski. O, co ty gadasz? Ale jaja. Kurwa, Josh Liston przyjechał. Ej, kto to? Majo, to jest senior Majo. Majestki. Będzie się wyzywał, stary, przygotuj się. O nie, będę musiał mu odpowiedzieć, kurka wodna. Ej, to na live, wejdę na live'a mojego. Ja się nie odzywam. O właśnie, żeby tu zrobimy tego. Przerzut na widzów. O kurwa. A też nagle, nie, 20 tysięcy widzów przychodzi. Nie, on wyzywa Kacpera Błońskiego chyba. Kacpera? Ty, poważnie, Majewski, jaki wjazd. Kogoś rozpierdoli chyba. To Majewski? No a nie? Widzisz, nie widzisz tej hiszpańskiej koszuli? Ja mogę dać głos teraz Kitka. Teraz telefon i tu wjeżdżają widzowie. I tak promujemy nasz wielki turniej dwoje na kurwy. Tak, jakby na przykład zadzwonili do ciebie. To co ma teraz, na żywo. Odebrałbyś, czy raczej... Nie, no co ty, bo cię, to będzie zasięgowo. Będą chcieli mnie zasięg, wariacie. Nie biorę żadnej walki, gościu. Ło, ale wygląda. Złoty łańcuch. Czy stary byś go rozjebał? Jak ty nie bierzesz, to ja biorę za ciebie. Ale z kim zawalczy? W twoim imieniu zawalczę. Z kim zawalczy? No dobra, żartowałem, bo ja się bił. Ja mogę za ciebie, jak chcesz. Przydałem się za milion, to prawda, no. Przygotowuję się, całego ten nos zrobiłem. Tak naprawdę tam jest metalowa wstawka. Ale będą jaja. Ale z kim zawalczy? Nie. Z kim zawalczy, no. Ale Filip nam zrobił niespodziankę. No, zrobił wam niespodziankę, dlatego chciałem włączyć streama. Teraz będzie reakcja na żywo. Na wyzwanie Majewskiego. A co jakby powiedział tak? Paris to nie jest zagrane. A co jakby powiedział tak? Paris pizda się obstrał. Nie będzie z nim walki. Nie skurzyłbyś się? Nie powiedzieć, no, ale no nie zgodziłbym się, no stary. No, daj uciek, pocisnął, stary. Już nie mogę w takie rzeczy się bawić. Zgódź się i po dwóch sekundach złap się za kolano, ty. To jest jakiś pomysł w sumie. Za kinol. No w sumie Zygmunt. Dzięki za pięć dyszek. Pomysł. RP to już jest na perfekt obcykane, to... Jak może byś to odegrał, jakoś. Jakbym dobrze szybko odegrał, no kto wie, no kto wie, no. I tyle, nie? No ciekawe, wydaje mi się, że Boxel jest obstrany. Tak myśli, kurwa, żeby ten Wrzosek wygrał. Bo inaczej sam będzie musiał wyjść, nie? Dobra, lecimy. Jedziesz z nim, Wrzosek. Z jakiegoś źródła? No nie, no mówię ci, że nie. Nie, pewnie to jakaś taka... Aga w szoku, nie, aga w szoku. Pewnie, ale nie chcę takich rzeczy robić w ogóle, nie, spokój. Raz. Sauronik, jak jest jakiś moderator, mógłby zrobić tą ankietę. Tak, na mnie presja, którą sobie muszę poradzić, dlatego wiesz, muszę przygotować oświadczenie, napisać. Napisz na fejsie, że masz wyjebane i tyle. Nie, no mówię, że podziękuję za walkę. Jak potrenujemy, to możemy kiedyś sparring zrobić, ale no, za fejmę ma podziękuję. Mogę skomentować. Póki co. Ale wiadomo, kiedyś przyjdzie taki czas. Będą gorsze czasy. Miał być telefon na kukurynkę i go nie ma dalej. Bo ja myślałem, że od razu Boxer wbiega. Nie ma go, to dawaj, stary. Nie, bo ja, wiesz o co chodzi, ja myślałem, że Wrzosek... Umawiam cię na spotkanie, a ty kurwa sobie... Dobra, już dzwonię. Ale miało to być tak, że bije ten dzwon o kończący rundę, nie? Ostatnią. I od razu Boxer wbiega, zbija piątkę z Wrzoskiem, Wrzosek schodzi i biją się. No ja myślałem, że od razu będzie walka. Ty wchodzi Boxy, ale jaja! A będzie ten? Zrób mi loada? O, może o to chodziło właśnie? Ale jaja! Teraz wygrywa Boxy z włodarzem i mistrzem! Może to jest taki wielki mastermind? Tak! Zrób mi loada, śpiewamy wszyscy! A dobrze mówię. Tuj, zrób mi loada i puszczam tylko tę piosenkę! I loada! Bolta! Niki Loada! Ale wjeżdża Boxy jednak! Ale to jaja.
Bogzi, ale nie wygląda tak grubo wcale. Ja myślałem, że on wyjdzie w jakimś tym. Stylówka. Nie tłumacz się. Wygląda jak Obelix. Ej, Obelix! Ej, Asterix walczy z Asterixem. Asterix i Obelix, dopiero. Dobra, lecimy. To są te najważniejsze dwie walki, na które czekaliśmy. Tańczy jak Boxer. Wyluzowany jest. Boxer taki brzuszek. Boxy dobrze bije. Dobrze, dobrze. A może to jest taki wszystko zaplanowane, to jest, może Boxer to przekminił, to jest mastermind. Pan go nie rusza ręką, tańczy. Ale luźniutko chodzi, nie ta ręka Boxdela. Ej, bo on wygląda jak ten, Tyson Fury. Tak, tak. Wchodzą te ciosy. Nie, jeden wszedł. Luźne ręce Boxdela. Niczym dwa węgorze takie w wodzie, nie? Gorzej byś nokautował go. Casio, nie? Boxdel tak pada. Boxer w ogóle nie czuje pewnie tych ciosów na brzuch. Casio to wygra, ale ja. Ma Kevlar. Ojej, bebzun. Kurwa, 2 minuty już siły. Ej, zobaczcie, na początku Boxer wciągał brzuch, a teraz już puścił. Kurwa, bo troszkę ma brzuszka i już od razu jest pocisnął. Nie no, ja mam... Ej, tak szczerze, też mam kurwa brzuch, ale no, nie, po prostu śmiesznie to wygląda. Ja nic nie mam do Boxera, bardzo lubię Michała. Nie, żartuję przecież. Ale Boxer nie, że no. Po 2 minutki rundki se to przekminił. I teraz przerwie? Też jakoś chuj dużo, nie? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, taki no. Celek, nie? No. Ale trafił parę razy chyba. No dobrze, no. Fajnie, że wyszedł i dzięki temu dużo zarobi, wiesz. O, ale trafił. Mówi, zregeneruje się publicznie. Po tych swoich małych wtopkach, nie? Chociaż Boxerowi to do twarzy z tymi wtopkami. Ale w brzuch dostał. Bierzemy przybliżenie na fałdki. Po brzuchu go tam wali. Tam mu się obiad... Tam mu się obiad odbija, nie? Zżygał się na przykład. Nie no, ja się boję, że Boxdel... No może się zżygać po prostu od tych ciosów. No dobry jaja są. Dobra, fajna gala. O nie. O kurka wodna, co jak co, ale... No, kasa, wygrał maszyna. Sobie kolejny fame, nie? Jak maszyna, nie? No. No. Boxer chyba odpadnie zaraz. Każdy to jakiś ewenement, nie? Ciśnie wszystkich, wygrywa z każdym. Przejaja. Ubił mu masło na brzuchu. Wiesz, taka teraz akurat lecia, bo sobie wybrali. A teraz Boxer rozrywa tą masę, nie? I to wyobraźcie to sobie, jak to byłoby zajebiste, że Boxer rozrywa jakby sztuczny brzuch i jakby ukrywał to, że chudnie. I pokazuje kurwa sześciopak i rozpierdala Kasia. To było zajebiste. Wiesz, to... Weźcie mu flaszkę. To naprawdę to jest sztuczne, to co ma to... No dobra. Dobrze, tu jesteś potrafiony samemu, to co byś to odjebał pewnie, jakbyś był. Stary, to było mistrzowskie, to było prawdziwe show. Jakby tak się stało. Koniec walki? Czemu się przytulili? Na rundę, stary. Aha, czyli Kasia go tak cisnął od grubasów i teraz się przytulili, tak? Po dwóch rundach. Boxek tańczy. To wygląda, no... Kiepsko to wygląda. Nie mają siły w ogóle na żaden cios. Przytulają się. Co jest? To można było obstawiać, nie? Śmieszna walka. Potańczyli sobie. Casio wygrał drugą walkę. Ja czuję, że będą jaja, jak tego chłopa Oliwka wyprowadzi na smyczy. A myślę, że to był jakiś fejur. To nie będzie fake, no zaufaj mi. Jak nie będzie jeden, to będzie dwóch. No smyczy wyjdzie i to będzie prawdziwy flex. To mogłem być ja. Mogłem zostać aktorem. Który występuje jako piesek Oliwki Brazji za 600 zł. Bez kitu, ale ogarnę. Nie ma stratnych. No ale telefonik akurat jest, stary. Ale nie, bo Oliwka będzie występować. Ale nie,
no to przecież... To tak się wykręca. No, wykręcasz. Dobra, stary. Ale o pierwszej w nocy myślisz, że ktoś odbierze? Stary, no, powtórz to, że tak. Dobra, daj numer. Masz już. Ten 571? Tak. Nie. Do... 506. A nie, nie ma, dobra, wysyłam. Masz. Jest tak? Oliwka Brazil już. Już będzie chyba Oliwka. Ja pierdolę, co za gość. Chcę zobaczyć, jak śpiewa. Smolas Oliwka Brazil, zobaczycie, że będzie z chłopem. No, zobaczymy. Czekaj na to cały wieczór. Nie słyszę. Ja też nie, kurna. Oliwka, Oliwka. Ej, niech. Nie. Oliwka Brazil! Nie, no co jest? Puść. Gdzie jest ten gość na smyczy? A to Kłaku, z wąsem. No wkręciłeś. Nie ma na smyczy gościa? A nie ma Oliwki chyba jeszcze. Ale nie ma Oliwki tutaj z nimi. Kurczę, wieczone, coś tutaj nie gra, no. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Tak nie tego, nie? Ale jaja! To jest dobry wariat. Co, jakbyś ten, no, widzisz, cały czas chlał, kurwa, i robił ten streamki, pa 1400 widzów się tam trzyma. No, ale była afera przecież. Ja odpalam już, bo będę mnie pytać tylko o tą walkę. Pierdolę, to raz odpalę. Daddy, a gdzie Oliwka? Tak, jest! No nie. Miał rację. Tak. Z chłopem wychodzi, patrzcie, mówiłem. Pierdolisz. Mówiłem, z chłopem wychodzi. That's go, papin. I co? Hejterzy? Na czworaka tam się, wiesz, poruszać, kurwa. No i co? Normalnie. Ale ma goryla. Oh, daddy. No, tylko to młodzi ludzie mogą oglądać. Ależ to jest show, widzowie, to jest show. To, a to nie jest gola? Lanteria. Daddy, yeah. Yeah, daddy. Nutka buja dalej, nutka buja dalej. 600 zł zarobił, nie? Gościu. Kurna, to mogę być ja. Ja, bronzerem się tylko wysmarował. No, mogłeś, mogłeś. Big Mami, Big Mami! Mami! Ty wzięli chłopak. Kasztany! Fake kryształy. No, miałeś osy. Jak malutka ta klatka. Ale będą jaja. Ja to nie jest rzymska, to jest jakaś kurwa z Decathlonu. Sędzia będzie obijany. To będzie najlepsza walka w historii Fame MMA, coś czuję. Ty, ja myślałem, że będzie troszeczkę większa, nie? Że tam nie będzie można się ruszyć. Sędzia tam musi się zmieścić, nie? Ciekawe. Poważnie? No tak. O, bo sędzia będzie tam stał? Nie. Nie, no musi być. No jak? Rozdzielić w razie czego, nie? No nie będzie ich rozdzielał, stary. No jak nie, kurwa. No gdzie tam sędzia się zmieści? No musi jakoś się zmieścić. Ale wyobraźcie sobie, jakim przegrywem, znaczy przegrywem, no. Jak na straconej pozycji byłby Tańcula, jeśli przegrałby z synem i z ojcem. No ale wiesz, tu jeszcze nie przegrał tak naprawdę z synem, no wiesz, raczej... No przegrał no chyba wtedy. Walkę. Ale oficjalnie jakby na papierze jest... Aaa! Tańcula wygrał. Nie, to cały czas myślałem, że Muran wygrał. Dobra, to nieważne. O co chodzi, że syn z ojcem? No bo teraz walczy ojciec tego, z którym bił się na pierwszej gali. Czy tam na pierwszej, no wiesz, w pierwszej walce. Ale ja czuję, że to się skończy w pierwszej albo w drugiej. A może sędzia też oberwać, bo to jest tak ciasno tam. Ciasno nie. Ciasno nie w tej klatce. Fizz. Fajnie by było bez zasad, nie? Gryzienie jakieś. Plucie, kurwa. Nie no, plucie to może nie. Tego bym akurat nie chciał widzieć. Ale malutka. No. O kurde. Ale jaja, tam będzie sędzia może też... Najlepsza walka. Takie walki powinny być zawsze, stary, w takiej mojej klasie. No. No, tam są cztery osoby. Sędzia, Muran, Tańculano i wujek Władek. Dobra, lecimy. Oj, koniec. Wujek Władek! Wujek Władek! Nie, wujku! To jest grane. O, ale wkurzony jest Muran. O, ale dostaje. Ale dostaje każdy cios, nie trzyma gardy. Nie trzyma gardy, ale zmęczy Tańcule. Tak samo. Ma tą samą taktykę co synek. Władek, Władek! Ale jajca są dzisiaj, naprawdę.
Wyobraźcie, że masz ojciec nie walczyć, nie? Ojciec pierdala teraz w klatce. Już ta, to przestań już, spokój, no. O nie, jeszcze jedna. On ma już nos rozkrwawiony. Wygląda jakiś Belzebub. Kurwa, gryzie go to. O, gryzie go! Wgryzie się jak Suarez! Ale klatka rzymska to jest świetny pomysł na regale, nie? Mało tu się dzieje, wiesz, w sensie mało jest do ucieczki i dużo się dzieje właśnie. No i ciężko balić też, nie? Jak jesteś tak, no. Dobra rzeźnia jest. Nie tańcula, dobrze dystans, wiesz, dobrze bije. Wow, wow! Ale wiatraki. Wow, przewalone. Wsadził. Czy to właśnie walczy się wujek Władek? Wujek Władek. On teraz naprawdę się odpalił. Tak, no jest gość wytrzymały, jednak mają to rodzinne, to trzeba przyznać. Ta, ale gość ma 50 lat i taka wytrzymałość. No nie, bez kitu. Tylko pozazdrościć. Ej, będzie knockout chyba, udusi go. Gryźnie go, pa! Gryźnie go, widziałeś? Gryźnie go! Ugryz mnie! Ej, ugryz go! Krew ma! Nie widziałeś to? Wampir! Nie widziałem. Mówiłem, że kanibal! Ugryz go, Suarez! Niepotrzebnie! Ja pierdolę, co się nie mało! Wiedziałem, że coś się nie wie! To wygląda jak Drakul, nie? Dobry wariat! Wujek Wladimir, kurwa mać! Nie wierzę! To się odwaliło! Nie! Czemu koniec? Nie, no w takim stylu! No proszę! Dlaczego? Dla samego show mógł zostawić! Zaraz jemu wyjebie, pa! Wydaje mi się, że to jakaś amatura! Chcę mu wyjebał najlepiej, ty! On chce mu wyjebać temu sędziemu! Co ty jadasz? Chcę go zjeść, stary. A, klasycznie, no dobra, to już koniec. On naderwał dwugłowę i walczył mimo to. Cześć, stara, śpisz. Cześć. Dobra, trzymajcie się. Siemo. Pa, pa. Siemanko, pa, pa.